Żeglarstwo to nasza specjalność. Optymistka to pierwszy szczebel w karierze każdego żeglarza, ale także ci młodzi ludzie na tych łódkach muszą mieć w sobie wiele optymizmu podczas szkolenia, bo zanim wypłyną na wodę, muszą się sporo napracować. Na początek z pokładu trzeba wybrać wodę. To pozostałość po tak zwanych grzybkach, czyli nauce bezpiecznego wywracania się z łódką na jeziorze. Następnie wszystkie elementy optymistki trzeba połączyć w całość. Trzeba z magazynku wyjąć żagiel, płetwę i rozprze. No a później wszystko umocować dobrze, zawiązać linki. I pomału można łódź wodować. Wiktor Jabłoński ma 8 lat. Pozdrawiamy wszystkich miłośników żeglarstwa.